Cześć, witajcie z tej strony XDS i wiemy, że nie miało być Minecrafta, ale mam wersję tutaj Minecraft 1.7.2 i chciałem wam pokazać dzisiaj bardzo fajny serwer DGCraft, więc łączymy się z tym serwerem. I normalnie tak jak mamy, wy musicie się zarejestrować, ja mogę normalnie się zalogować już, bo już założyłem konto. To ogólnie jest na tym serwerze jest mapa Skyblock, mapa Freebuild i mapa Survival tu z Guildie. Ja dzisiaj wam przedstawię mapę Survival tu z Guildie. Tutaj już jestem i sobie trochę kopałem. I drop jest też bardzo duży, tak jak do poprzednich serwerów. Pójdziemy sobie tutaj na spawna. On tutaj właśnie pokazuje, tak oto prezentuje się spawn na tym serwerze. Wiem, że deszcz pada, niestety. Ja nic z tym nie zmienię, nic z tym nie zrobię. Zróbmy sobie tutaj mieczyk szybko. Ja tutaj wyrzucę itemy, które mi są niepotrzebne. Zenchantujmy sobie szybko tutaj mieczyk i wam pokażę, że naprawdę drop na tym serwerze jest duży. Dobrze, jeszcze jeden mieczyk zrobię. No, zakręty ogień 2. Dobrze, więc ja już tutaj mam mieczyk. I jak widzicie, mam pierwszy level. I zaczynam kopać. Aha. Zaczynam kopać. I już mam 27 level. Więc drop na tym serwerze jest ogromny. Drop levela. I jak widzicie, już mam 6 diamentów. I sporo innych rzeczy. Zróbmy tak, żeby było 10 diamentów i wam pokażę kolejne rzeczy na tym serwerze. Dobrze, mam 10 diamentów, o, nawet 11. Pokażę ciekawostkę. Ustanę na odległość. Jak z niczego nic nie wypada, dostaję level. I też dostaję te itemy. To jest bardzo ciekawe. Ponieważ zamiast po prostu nam wypadać z kamienia, to po prostu dostajemy do inwentory naszego. Dobrze. Tutaj od spawnu w tą stronę znajduje się tutaj cała administracja, którą serdecznie tutaj pozdrawiam. Tutaj macie regulamin serwera i tutaj macie przydatne komendy, czyli top, no to nie trzeba wpisać, tylko mamy tutaj ranking PvP i top gildie. Tutaj właśnie na ranking nie trzeba. Więc przejdźmy tutaj do kolejnej rzeczy, którą jest też jak na poprzednim serwerze na prezentacji własne craftingi, czyli na tekstoniarka, czyli genetostone, jak pokazałem na innym serwerze. Tutaj jest automatyczny boy farmer. Nie wiem, o co z tym chodzi, ale wam przedstawiam. Tutaj mamy crafting
automatyczny sand farmer. A, no to chyba to będzie nam tworzyło tego piasek. To chyba będzie nam otworzyło. Nie wiem. Szczerze, może pokażę wam osobny poradnik. I tutaj automatyczny kopacz fosy to kopie nam 64 kratki w dół od postawienia bloku. Postawienie bloku jest jednorazowe. Więc tutaj przy tym dużym mięsku mamy mięska. Że klikamy, nam świnki spadają. Niestety świnki są teraz użyte, więc napiszę do administracji, żeby to naprawili. Tutaj sobie zejdźmy na dół. To jest właśnie tajemniczy pokój, do którego nie wiem, jak się dostać. A, tutaj jest, tutaj administracja teleportuje ludzi, którzy cheatowali i zostali wykryci właśnie za cheaty. Dobrze, więc tutaj na serwerze są wymieniarki, że wchodzicie i się wymieniacie. Normalnie jest Ender Chest. Dobrze, więc tutaj mamy itemki, które są potrzebne, żeby stworzyć naszą gildię. Jest to 4 perły Endermana, 8 biblioteczek, 16 TNT, stak złota, stak żelaza, stak diamentów i stak emeraldów. Dobrze, więc zapraszam Was na ten serwer. IP macie w opisie. Cześć.